Edukacja, gospodarka, przyszłość to hasło drugiego Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego. Samorządowcy pracowali w panelach tematycznych. Największe zainteresowanie i największą kontrowersję wywołał temat dotyczący reformy edukacji. Uczestniczyła w nim m.in. Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Po raz pierwszy dzieje się tak, że liczba godzin będzie uzależniona od decyzji eksperta piszącego podstawy programowe, po to, żeby ta podstawa programowa była realna. Określenie szatan z siódmej klasy wkrótce znów będzie aktualne. Od września 2017 roku gimnazja będą wygaszane, a w 2022 całkowicie zlikwidowane. Nowy system edukacji zakłada także powstanie 8-letnich szkół powszechnych i 4-letnich liceów lub 5-letnich techników. Szkoły zawodowe zastąpią szkoły branżowe. Dolnośląscy samorządowcy obawiają się, że koszty reformy spadną na nich, bo są jednostkami organizacyjnymi dla wszystkich typów placówek. Ja mam nadzieję, że dla dobra dzieci, dla dobra rodziców te zmiany nie zostaną wprowadzone, a jeżeli zostaną wprowadzone, to mam nadzieję, że ten rząd nie zrobi takiego manewru finansowego, że zwiększając na przykład liczbę uczniów przez 4 lata w liceach ogólnokształcących, pozostawi nas z tymi samymi pieniędzmi, które otrzymujemy dzisiaj. Nam są potrzebni ludzie na różnych poziomach. Brakuje nam na przykład w tej chwili w tym całym szkolnictwie na poziomie średnim szkół zawodowych, bo polski przemysł potrzebuje jak powietrza ludzi wykształconych do zawodu, czyli techników. Nie musi inżynier wszystkiego robić. Samorządowcy dyskutowali nie tylko o systemie edukacji. Omówione były także tematy dotyczące ekologii. Całkowity zakaz palenia drewnem i węglem w centrum Wrocławia, szukanie ekologicznych źródeł ciepła i program wsparcia socjalnego. To omawiane podczas kongresu założenia planu antysmogowego. Zdaniem samorządowców rozbudowa komunikacji aglomeracyjnej również przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej może być także argumentem dla inwestorów. Jeśli mówimy o inwestorach, to regionem zadaniem jest także budowanie odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi przychodzenie inwestorom na Dolny Śląsk. To jest jedna kwestia. Rzeczywiście mamy sporo środków unijnych, zarówno w naszym regionalnym programie operacyjnym, jak i w ramach kontraktu terytorialnego zawartego z rządem, ale co nie oznacza, że nie mamy oczekiwań dalszych i większych wobec naszego partnera rządowego. No, mogę tytułem przykładu podać fundusz kolejowy i olbrzymie środki finansowe, które także uważamy mogą być dobrze spożytkowane tutaj na Dolnym Śląsku przy rewitalizacji infrastruktury kolejowej. Powiat świdnicki dosyć mocno wykorzystał ostatnie 10 lat. Od roku 2006, praktycznie kiedy pokazał się pierwszy inwestor w powiecie świdnickim w gminie Żarów, do dzisiaj powstało 35 zakładów i fabryk na tzw. strefach ekonomicznych. W tegorocznej edycji Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego uczestniczyło ponad 500 przedstawicieli samorządów, naukowców, biznesmenów oraz ekspertów. Dla Echo24 Patrycja Nawrocka.